Rozpoczynamy transmisję oficjalnie, dosłownie jeszcze za moment, ale wybiła godzina 19. Jeżeli są Państwo z nami od pierwszej minuty, to dzień dobry wszystkim. Dzisiaj spotkanie z Aleksandrą Zagórską-Habros, więc będziemy rozmawiać o Słowenii, o Bałkanach. Myślę, że damy sobie trochę czasu na początku do tego, żeby dołączyli do nas słuchacze, widzowie, czytelnicy i z bloga, i z platform Facebooka, z YouTube'a, więc dzień dobry Państwu. Olu, dzień dobry, tak jeszcze raz, cześć, nieoficjalnie. Cześć, dzień dobry. Za chwilkę się powitamy, przedstawimy oficjalnie. Tak jest. Tak, więc jeszcze będziemy się widać, będziemy się przedstawiać Państwa. Witam raz jeszcze ci, którzy cały czas do nas dołączają. Myślę, że będzie, mam nadzieję, że nikogo dzisiaj nie ominie nasze spotkanie. Zachęcam od samego początku, żeby przede wszystkim też kliknąć lubię to, skomentować albo zameldować się, skąd Państwo są dzisiaj z nami, skąd się łączą, a przede wszystkim też podać dalej wszelakie linki na różnych platformach. Jesteśmy, rozumiem, na Podróży bez paszportu, na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Pascalu, jesteśmy na stronie Bałkany, Podróże według Rudej, więc witam serdecznie Państwa i zachęcam od samego początku też, żeby zadawać pytania, bo dzisiaj też spotkanie z autorem, to co lubimy najbardziej, czyli fakt, że to my możemy zadać pytanie, to my możemy zapytać o ten kawałek świata. I ja sobie też otwieram tutaj równolegle różne inne platformy i sprawdzam, czy Państwo z nami są, czy Państwo już dołączają do naszego spotkania. Są, mogę potwierdzić. Dobrze. To jeszcze tak na rozgrzewkę, Olu, powiedz mi, rozumiem, że w najbliższych miesiące na Bałkany się wybierzesz, chociaż... Jutro wyjeżdżam. Gdzie dokładnie? Do Słowenii. Słowenia. Chociaż tutaj będziemy też dzisiaj o tym rozmawiać. Czy Słowenia to Bałkany? Oczywiście to też jest ważne pytanie, które dzisiaj padnie. Ojej. No tak, także... Dzień dobry Państwu. Ja sobie też otwieram na YouTubie, żeby Państwo widzieć i czytać to, co Państwo czytają. Mam jeszcze dosłownie parę sekund. Jeszcze momencik. I za chwilkę już oficjalnie spotkanie. Spotykamy się tutaj dzięki Pascalowi, wydawnictwu Pascal. Pretekst mamy świetny, bo jest to książka o Słowenii kompleksowa, nie jest to przewodnik, nie jest to, jakby to powiedzieć, taka typowa książka, którą sobie gdzieś tam wkładamy, możemy wyciągnąć w każdym miejscu. Kompleksowo traktuję właściwie o Słowenii, to jeszcze przed oficjalnie naszym spotkaniem wiem, że niektóre fragmenty w książce nie wylądowały. Tak, to zostało, że tak powiem, w trakcie redakcji usunięte. To akurat mieliśmy z wydawnictwem pewne, no nie do końca się zgadzaliśmy w pewnych kwestiach, ale czytelnicy bloga już to wiedzą, że prawdopodobnie te fragmenty po prostu pojawią się jako uzupełnienie na blogu, ponieważ wydaje mi się, że mogą stanowić dosyć taki ciekawy dodatek do tego, co pojawia się w książce, a nie do końca może jeszcze zostało gdzieś tam wyjaśnione czy rozpisane. Więc myślę, że to tak czy inaczej jakby te treści no nie zostaną utracone, tylko po prostu pojawią się w zupełnie innej formie, w innym miejscu, więc jakby tutaj na szczęście mogę je jeszcze, tak powiem, zużyć i użyć. Jasne. Zastanawiające jest dla mnie to, bo zawsze mi się wydawało, że Słowenia, taki kraj, no nie wzbudza emocji, tam jakby wszystko jest dosyć proste, łatwe, przyjemne. Powiem ci tak, rzeczywiście ja miałam podobne podejście, zresztą nawet piszę o tym w książce chyba parę razy, że ja miałam bardzo takie wyidealizowane wyobrażenie o Słowenii. Dla mnie to naprawdę był i w sumie dalej jest taki trochę kraj mlekiem, miodem albo winem płynący. I troszkę mi się wydawało w pewnym momencie już, że chyba trochę ta moja wizja jest za bardzo idealna i trochę ta książka też jest odpowiedzią na te moje wątpliwości, ponieważ chciałam po prostu
sprawdzić, czy rzeczywiście ta Słowenia jest taka idealna, idylliczna i wspaniała. I rzeczywiście to trochę też tak jest, że im bardziej się w jakiś temat zagłębiamy, tym jesteśmy w stanie też dotrzeć do pewnych wątków, o których tak na co dzień się nie mówi. I tak jak wspominałeś, Słowenia nie wzbudza kontrowersji, ale jak człowiek zaczyna troszkę więcej się nią interesować, troszkę lepiej ją poznawać, no to znajduje jakieś takie pewne rysy na jej wizerunku. Tak. Natomiast z mojej perspektywy ja uważam, że to dobrze, że te rysy są, bo przynajmniej ta Słowenia w moich oczach stała się po prostu dużo bardziej autentyczna i taka prawdziwa niż taka właśnie wyidealizowana. Więc myślę, że oficjalnie możemy dzisiaj się już powitać. Państwu mówię raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry wszystkim widzom, czytelnikom, słuchaczom podróży Twojego bloga, czytelnikom, słuchaczom Pascala. Dzisiaj spotkanie z Aleksandrą Zagórską-Chabros, która raczy nas informacjami i przybliża nam świat Bałkanów. Góralka z Gór Świętokrzyskich, autorka właśnie popularnego bloga Bałkany według Rudy, a także przewodników po Bałkanach. Jest to przewodnik po Serbii, Bośnia i Hercegowina, Słowenia i Czarnogóra oraz książka Bałkany, podróż w mniej znane. Gdy nie pracuję, to piszę. Tak o sobie mówisz. Jeszcze raz dzień dobry, Olu, kłaniam się. Cześć, dzień dobry wszystkim. Widzę tutaj też, że pojawiają się moi czytelnicy, których też bardzo gorąco pozdrawiam. Cieszę się, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście. Tak, w szczególności właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby kliknąć, dać kciuka, bo to zawsze sprawi, że nasza transmisja i nasze spotkanie rozejdzie się dalej. O to walczymy, żeby było jak najwięcej państwa i też przybliżyć ten świat Bałkanów i Słowenii. I warto skomentować, napisać, skąd państwo dzisiaj się z nami łączą, albo czy też krótkie pytanie, czy byli państwo w Słowenii. Może tak pytanie na początek, na rozgrzewkę, bo zastanawiałem się, od czego dzisiaj rozpoczniemy. Słoweńcy, tutaj badanie, które przywołujesz. Według badania z 2022 roku, przeprowadzonego przez Eurobarometr, aż 89% Słoweńców jest zadowolonych ze swojego życia. To bardzo dużo, Olu. Tak, i zasadniczo ja też im się wcale nie dziwię, ponieważ tak naprawdę nawet patrząc gdzieś tam po naszych słoweńskich znajomych, to życie w Słowenii jest może nie tyle, że bezproblemowe, co na pewno dla wielu osób jest dosyć proste też pod takim kątem, że przez większość czasu ta ich sytuacja, czy ekonomiczna, czy polityczna, jest bardzo stabilna. Też mówimy o kraju, który jest bardzo mały, więc też jakby zapanować nad tą sytuacją w kraju, który jest wielkości średniej wielkości polskiego województwa, jest na pewno dużo prostsze. Dlatego też jakby ciężko spotkać mi było Słoweńca, który by powiedział, że jemu się w Słowenii żyje beznadziejnie, że chciałby się z niej wyprowadzić i najchętniej to w ogóle by o Słowenii zapomniał. Takich osób nie udało mi się spotkać. Mimo tego, że nie zawsze na przykład też wśród naszych słoweńskich znajomych to ich życie jest takie w 100% perfekcyjne, no bo też ciężko powiedzieć, że każda egzystencja jest taka w 100% perfekcyjna. Bo często oni bardzo też ciężko i pracują, w szczególności te osoby, które gdzieś tam mają swoje własne biznesy. To jest tak jak i wszędzie indziej na świecie. Po prostu muszą naprawdę zakasać rękawy i ciężko pracować na swój sukces. I to też tyczy się na przykład osób, które pracują w turystyce. Wydawałoby się, że w takiej Słowenii praca w turystyce to jest w ogóle banalnie prosta, ale żeby się przebić z pewnymi produktami czy pomysłami, naprawdę trzeba dużo czasu i dużo samozaparcia, co właśnie też gdzieś tam obserwujemy wśród tych naszych słoweńskich znajomych, którzy w turystyce pracują. Ale biorąc pod uwagę też takie bardzo ogólne kwestie, no to chociażby to, gdzie żyją, że żyją w kraju, który jest przede wszystkim oczywiście piękny wizualnie, ale jest też bardzo czysty. I tutaj chodzi przede wszystkim o to, że brak tam praktycznie jakiegoś, wiadomo, że jakieś zanieczyszczenie powietrza jest, ale to nie jest takie zanieczyszczenie powietrza jak w, nie wiem, w większych i dużo bardziej rozwiniętych też pod kątem fabryk i tak dalej krajach. Więc pod tym kątem na pewno to też wpływa na to, jak im się żyje. Ta ich sytuacja gospodarcza oczywiście też jest na pewno u nich, jakby ona też wpływa na to, że jest im po prostu łatwiej i lepiej na co dzień. W efekcie to wszystko sprawia gdzieś, że rzeczywiście oni
mówią o sobie, że po prostu są zadowoleni z życia, choć oczywiście też się zdarzają podczas rozmów takie momenty, że oczywiście mówią, co im nie pasuje lub co mogłoby się na przykład w Słowenii zmienić, natomiast no na pewno nie jest to taka skala, jak powiedzmy podczas rozmów z Polakami, gdzie bardzo często gdzieś w pierwszym zdaniu pada stwierdzenie, że ktoś narzeka na coś, tutaj pojawia się cała litania po prostu powodów, żeby być z czegoś niezadowolonym. U Słoweńców raczej tego ja osobiście nie obserwowałam. Słoweńcy porównują się z innymi narodami, sąsiadami, w szczególności na przykład z Chorwatami? Z Chorwatów się często śmieją. No znaczy niestety, no to trochę tak jak, nie wiem, no my się często śmiejemy z Czechów, na przykład z tego jak mówią, jak niektóre słowa czeskie dla nas Polaków brzmią po prostu zabawnie, więc tutaj też spotkałam się z tym, że Słoweńcy często się po prostu z Chorwatów śmieją, natomiast no oczywiście jest taki, może nie jest taka aż to duża skala, ale się zdarza. Natomiast jeśli chodzi o porównywanie, wydaje mi się, że w tym momencie to nie jest jakoś mocno widoczne. Może wcześniej bardziej, natomiast raczej oni się bardziej skupiają na sobie. Wspomniałaś o wielkości kraju, że takie polskie województwo, tak i ta historia z kurczakiem, tak, że można przejść kurczak. Tak. Tak, dokładnie Słoweńcy się śmieją, że Słowenia jest tak mała, że kurczak czy tam kura jest w stanie przejść z jednego krańca na drugi kraniec kraju w ciągu jednego dnia. I również Słoweńcy się śmieją, że ich kraj wygląda jak kurczak i rzeczywiście to jak się spojrzy na mapę, to można dostrzec, że tak, że Słowenia ma kształt kury. Kury. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim tym, którzy dołączają cały czas do naszego spotkania. My już wystartowaliśmy z pierwszymi pytaniami. Dzień dobry na wszystkim widzom i wszystkim słuchaczom. Klikamy i lajkujemy w szczególności. Bardzo się cieszę, że dzisiaj o Słowenii. Myślę, że to też jest ważne jeszcze, kiedy popatrzymy na tego naszego kurczaka słoweńskiego, to fakt, że Słowenia jest zielona, większość terytorium to jest park narodowy, dobrze pamiętam? Znaczy generalnie głównie Słowenia jest pokryta dosyć dużymi obszarami leśnymi, natomiast rzeczywiście nie tyle jest ona w większości pod ochroną jako park narodowy, ale generalnie jest ona, jakby duża jej część znajduje się pod ochroną. Tylko niekoniecznie, park narodowy w Słowenii jest jeden, jest to Triglavski park narodowy, ale jest jeszcze sporo mniejszych rezerwatów czy parków krajobrazowych, czyli to jest taki jakby ciut niższy poziom ochrony, natomiast rzeczywiście oni tych terenów pod ochroną znajdujących się mają naprawdę sporo, bo i mają dużo terenów przyrodniczo cennych, więc tutaj rzeczywiście ten też kolor zielony, o którym wspominasz, jest takim motywem przewodnim również słoweńskiej organizacji turystycznej, wszystkie, że tak powiem, certyfikaty zrównoważonego rozwoju w turystyce, czy też właśnie w ogóle słowo Słowinia zapisywane gdzieś tam właśnie przez tą turystyczną organizację zawsze jest na zielono. I też Słoweńcy bardzo mocno podkreślają, że Słowenia, w szczególności po angielsku, czyli Słowinia, to jest kraj z miłością w nazwie. Czyli to czyli love mamy tak umieszczone w nazwie kraju, więc po prostu Słowenię też bardzo łatwo można przez to też pokochać. Tak, zielona Słowenia, biopark Europy, gdzie ludzie mają świra na punkcie certyfikatów, tak? Tak, certyfikaty, czyli może nie powiedziałabym, że mają świra, natomiast rzeczywiście są na tym troszkę zafiksowani. Ja o tym w książce rzeczywiście też wspominam, że tam bardzo mocno się jakby, może nie też tego pilnują, co bardzo jakby chcą mieć różnego rodzaju certyfikaty i wyróżnienia właśnie związane przede wszystkim z tym zrównoważonym rozwojem w turystyce, ale też właśnie ekologią, bo ekologia to jest taki absolutny konik słoweński. I to jest coś takiego, gdzie że rzeczywiście będąc w Słowenii człowiek jakby przyjmuje od nich te właśnie nawyki związane też z dbaniem o środowisko, to też nawet w domach, że tak powiem faktycznie, czy w tych miejscach, nie wiem, pensjonatach i tak dalej, często właśnie można zobaczyć ileś tam koszy na różne odpadki, żeby od razu to wszystko segregować i dla Słoweńców jest to jakby naturalne, że o to środowisko się dba i to nie jest coś, czego od nich trzeba gdzieś tam wymagać, na nich wymuszać, tylko dla nich jest to już coś, co po prostu mają we krwi i czego naprawdę według mnie inne narody powinny się uczyć, bo Słowenia to opanowała już w tym momencie no praktycznie do perfekcji. Oczywiście
rzeczywiście czasem gdzieś tam nasi znajomi Słoweńcy mówią, że no tak, no ale dalej gdzieś tam w lasach można, nie wiem, zobaczyć jakieś wyrzucone śmieci, no ale ja osobiście nie widziałam, żeby na przykład, nie wiem, w lesie w Słowenii stała lodówka albo kawałki jakiegoś rozebranego na części samochodu, co niestety w polskich lasach dalej się, może już nie zdarza bardzo często, ale się zdarza. No mnie to bardzo dziwi. Myślę, że też dla naszej opowieści tutaj, twojej opowieści, ważne jest, jak już jesteśmy przy zielonym i o tym, że jednak Słowenia jest bardzo zalesionym krajem w Europie, to lipa, symbol lipy. Ta lipa symbolizuje, była takim drzewem bóstw miłości, życia rodzinnego. Też w jednym z rozdziałów pisze, że właśnie Słowenii się te wartości rodzinne bardzo ceni, że to jest dla tych osób, które chcą tak żyć. Lipa jest wiązana z płodnością, życiem, witalnością. Lipa jest ważnym symbolem również dla Słowenii. Dokładnie i tak jak wspomniałeś, to życie rodzinne jest dla Słoweńców bardzo ważne i często to też trochę się tak kiedyś śmiałam, że to też tak trochę klimat Włoch, że często właśnie rodziny żyją wielopokoleniowo w jednym miejscu, niekoniecznie zawsze w jednym domu, ale na przykład w jednej miejscowości i gdzieś tam zawsze ich drogi, nawet te codzienne się przeplatają. I często też w ogóle można spotkać po prostu rodzinne biznesy i to takie naprawdę spore, czy to turystyczne, czy to związane na przykład z produkcją zdrowej żywności, bo Słoweńcy też bardzo jakby pilnują tego, żeby właśnie u nich można było jeść też lokalnie, oni też bardzo jakby mocny nacisk stawiają właśnie na te lokalne produkty, na to, żeby no też zmniejszać ślad węglowy, więc na przykład to o tym też wspominam w książce, bardzo też jakby dbają o to, żeby nawet menu w restauracjach było nastawione na sezonowo dostępne produkty. W efekcie właśnie to menu w wielu restauracjach po prostu zmienia się wraz ze zmianą pół roku i tego, co aktualnie jest dostępne, żeby nie sprowadzać tych produktów, nie wiem, z drugiego końca świata i powodować właśnie, że no musimy ten jakby przez ten transport właśnie generować jeszcze większy ślad węglowy, więc po prostu stawia się właśnie te produkty, które są dostępne w danym momencie i w trakcie danej pory roku. A wracając jeszcze do rodzinnych wartości, to generalnie Słoweńcy też dużo czasu spędzają właśnie rodzinnie. I to według mnie jest bardzo takie pozytywne, bo oczywiście gdzieś później w rozmowach to już bardziej z ekspatami, którzy byli tutaj też moimi specami od właśnie życia w Słowenii, przewijała się taka myśl, że to z jednej strony jest super, ale jeżeli ktoś jest młody i szuka znajomych, chce poimprezować, to Słowenia okazuje się być czasami nie do końca jakby dopasowana do takiego stylu życia, bo jak przychodzi niedziela, to bardzo po prostu idzie na rodzinne obiady, a niekoniecznie chce się spotykać ze znajomymi. No ale to jakby są różne priorytety. Różne priorytety. Dzisiaj sobie rozmawiamy o Słowenii. Zachęcam Państwa raz jeszcze do zadawania swoich pytań i witam wszystkich tych, którzy są z nami. Commonwealth, Maksymilian, Noe, jest Ewa, dzień dobry, więc tutaj jeszcze patrzę, jest Noe. Tak, dzień dobry wszystkim tym, którzy są z nami na Facebooku. Witam panią Ewę również. To jest pretekst naszej rozmowy. Słowenia w krainie winnic, dzikiej przyrody i absolutnego zauroczenia. Aleksandra Zagórska-Habros, autorka bloga Bałkany według Rudej. Tę książkę warto mieć, jeżeli państwo w tym roku jeszcze planów na wakacje, na taki rodzinny wypad również i nie mają. Wypad na Bałkany, ale czy Słowenia to Bałkany, odpowiadając? Ja tego pytania strasznie nie lubię, chociaż sama je sobie zadaję w książce i sama na nie odpowiadam, natomiast no jest to takie pytanie, które w szczególności jeżeli pojawia się gdzieś tam na naszym, czyli moim i Marka fanpage'u albo na moim Instagramie, to na pewno kończy się to jakąś awanturą albo kłótnią, dlatego że rzeczywiście ja do końca tego nie rozumiem, dlaczego w szczególności w Polsce temat bałkańskości Słowenii wywołuje aż takie emocje i to często negatywne, ponieważ bardzo często słyszę albo czytam, że no Słowenia to absolutnie nie są Bałkany i w ogóle co ja sobie wyobrażam, że tak o niej mówię,
i że tak naprawdę to ona w ogóle nie ma nic wspólnego z Bałkanami. No i oczywiście ta jakby lista zarzutów, dlaczego Słowenia Bałkanami nie jest, jest zazwyczaj bardzo długa, natomiast wydaje mi się, że to, co udało mi się w książce wyłuszczyć, to przede wszystkim to, że jest kilka aspektów, jakie można brać pod kątem tego, czy dany kraj zaliczamy do Bałkanów, czy też nie. I dla mnie tak naprawdę takim głównym powodem, dla którego Słowenię jednak do Bałkanów zaliczyć można, to jest chociażby to, że no, była częścią Jugosławii. I tego jakby no nie da się temu zaprzeczyć, że była. I jednak mimo wszystko była przez długi czas. Do tego geograficznie też, chociaż w nikłym procencie, to leży na terenie Półwyspu Bałkańskiego. I jednak jej kultura i historia z tymi Bałkanami jest bardzo silnie związana, więc według mnie no nie można mówić o Słowenii w oderwaniu od Bałkanów. I ja generalnie mam też coś takiego, że ja się po prostu ludzi pytam na miejscu, czy oni uważają siebie za część Bałkanów. I zasadniczo, nie, może nie w 90, ale w 80 czy 70% przypadków moi rozmówcy zaczynają się śmiać, bo mówią, że oni wiedzą, o co mi chodzi, natomiast jakby im jest wszystko jedno, że oni mogą być uznawani za te Bałkany lub nie, jakby oni nie mają z tym problemu, bo zazwyczaj ten problem mają wszyscy inni dookoła. Natomiast to, co mnie się najbardziej podobało, co też w książce cytuję, to właśnie komentarz jednego znajomego, który stwierdził, że jeśli chodzi o takie aspekty polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, no to oni są poukładani, oni są wtedy bardziej jak Europa Zachodnia, ale jeżeli chodzi o picie i imprezowanie, to oni są jak to oni są Bałkanami. Tak, też więc zapamiętam, tak, ten fragment. Dokładnie, więc. Więc tak, pod tym kątem to jest takie też trochę wybiórcze podejście z ich strony, ale no ja też nie dziwię, bo jakby oni też nie są od tego, żeby tutaj gdzieś decydować, czy oni są bardziej tu, czy bardziej tam, bo też no prawda jest taka, że jakby punkt widzenia zależy od tego, z której perspektywy będziemy na Słowenię patrzeć, bo na przykład Slavoj Žižek, który jest słoweńskim filozofem, on to tak bardzo ładnie ujął, że tak naprawdę dla Austriaków, no to jakby ta granica, która jest pomiędzy Austrią a Słowenią, to jest właśnie ta granica tej cywilizacji zachodniej, a dalej to już są prawda, te narody słowiańskie i tam to już w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Dla Słoweńców znowuż, no to oni są jakby tym łącznikiem, znaczy Słowenia często jest tak określana jako ten łącznik między właśnie tymi szalonymi Bałkanami, a tą Europą Zachodnią. No i tutaj tak naprawdę tych wątków, które jeszcze podejmuję w książce, jest dużo więcej. Natomiast ja uważam, że Słowenię jak najbardziej do Bałkanów zaliczać można i jakby nie widzę w tym absolutnie ani niczego błędnego, ani zdrożnego, bo mówię, pod kątem właśnie chociażby historii Słowenii można ją spokojnie do Bałkanów zaliczyć, a i też tak naprawdę w samej Słowenii też żyją nie tylko Słoweńcy, jakby z dziada pradziada, ale też sporo ludzi, którzy pochodzą z różnych części Półwyspu Bałkańskiego, bo też sporo osób, w szczególności w latach 90. po prostu do Słowenii migrowało, sporo uchodźców po prostu do Słowenii przybyło i tam już zostało. To, że niekoniecznie zawsze to pozostanie w Słowenii mi się potem opłacało, to jest jakby inna kwestia, ale no, generalnie dalej tych śladów Bałkanów czy Jugosławii w Słowenii znaleźć można całkiem dużo. Myślę, że bo pojawiły się pytania, tutaj pozdrawiam również Pawła. Paweł pyta, czy właśnie Słoweńcy utożsamiają bardziej się ze Słowianami, czy może bliżej mentalnie do Włochów, więc jakby to też jest... To zależy od regionu, bo tak naprawdę Słowenia, często tak myśląc sobie o Słowenii, myślimy sobie, że jest to taki kraj bardzo homogeniczny pod tym kątem, że jest malutki, więc tam jakby wszystko jest poukładane tak bardzo, że tak powiem, pod linijkę. Natomiast jest to kraj podzielony na kilka regionów, gdzie mamy też kilka różnych dialektów i do tego stopnia one się potrafią między sobą różnić, że niektórzy Słoweńcy mówią, że nie są w stanie dogadać się ze Słoweńcami na przykład, nie wiem, z północnego wschodu, a na przykład są w stanie się porozumieć z kimś, kto mieszka na północnym zachodzie. To tak bardzo generalizując i ogólniając. Natomiast jakby... Nie spotkałam się z takim podejściem, żeby ktoś w Słowenii mi mówił, że on się czuje, nie wiem, bardziej Włochem albo bliżej mu, nie wiem, do Austriaków. To tak naprawdę
oni się po prostu czują sobą, ja bym to w ten sposób ujęła. Ale rzeczywiście, no nie wiem, będąc bliżej granicy właśnie z Włochami, to będziemy te wpływy włoskie gdzieś tam odczuwać, ale to nie na takiej zasadzie, że nie wiem, Słoweńcy będą do nas nagle mówić po włosku, tylko po prostu to będzie się na przykład przejawiać bardziej w warstwie kulinarnej niż w tej, powiedzmy, takiej personalnej. Tu Piotr Prawucki również zadał podobne pytanie. Mam nadzieję, Piotrze, że ta odpowiedź Oli cię satysfakcjonuje i wyjaśniła. Więc być może zapraszam też na bloga Oli, tam więcej i przede wszystkim do zakupu książki, bo to jest dla nas ważne, żeby ta książka wpadła w Państwa ręce i tam wszelakie informacje z każdej perspektywy. Mnie bardzo ciekawi też ten wątek, o którym już lekko nadmieniłaś, chodzi o Jugosławię. Słoweńcy wspominają dawne czasy, jak się odnoszą do tego, do swojej też trudnej historii? To generalnie zależy. Ja jestem po psychologii i hasło "to zależy" jest przeze mnie bardzo, że tak powiem, ukochane. A już tak nie żartując, że tak powiem, to przede wszystkim młodzi ludzie raczej no, nie mają szansy wspominać Jugosławię, bo albo wtedy byli bardzo malutcy, albo po prostu jeszcze się nie urodzili. Więc oni też często jakby żyją trochę wspomnieniami swoich dziadków i rodziców. I część ludzi ma gdzieś tam sentyment do tamtych czasów. To trochę tak jak u nas część osób ma sentyment gdzieś tam do czasów PRL, no bo wtedy przypadała ich młodość. I wtedy może nie żyło im się idealnie, ale byli młodzi i po prostu wiedli gdzieś tam ciekawe życie jako młodzi ludzie. Więc to jest też taka, ta jugonostalgia, ona żyje, natomiast w Słowenii wydaje mi się, że jest troszkę mniej zauważalna niż w innych krajach Półwyspu Bałkańskiego, gdzie w ogóle też pojawia się, no może nie kult Tity, ale dla części młodych ludzi z innych części Półwyspu Bałkańskiego Tito urasta, w szczególności w ostatnich latach, trochę na takiego no może nie jakiegoś bożyszcza tłumów, ale no jest takim trochę synonimem kogoś, kto wyszedł z takiego właśnie prostego ludu i nagle stał się no, gwiazdą, tak? Ja to oczywiście tak bardzo mocno to upraszczam, natomiast tak to momentami gdzieś tam właśnie widywałam takie opinie, że teraz, ale to mówię, to nie w Słowenii, to bardziej gdzieś w głąb, że tak powiem, półwyspu musielibyśmy się udać, żeby z takim podejściem się spotkać. Więc Słowenii tak naprawdę, jeśli chodzi o taką jugonostalgię, to ją można bardziej spotkać wśród tego już starszego pokolenia, czyli powiedzmy, to byłoby pewnie pokolenie gdzieś tam bardziej moich rodziców, albo nawet jeszcze bardziej dziadków, bo oni po prostu gdzieś mieli to, mieli, znaczy mogli to po prostu przeżyć i doświadczyć. Chociaż z drugiej strony, no też powiedzmy sobie szczerze, Słowenii tylko pod pewnymi względami kalkulowało się być w Jugosławii, bo tak naprawdę troszkę byli między młotem a kowadłem, no i wiedzieli, że jeżeli nie dołączą do Królestwa Serbów i Chorwatów i potem Słoweńców, no to tak naprawdę nie mają za bardzo innego wyboru, bo samodzielnie Słowenia by na tamten moment, czyli tu mówimy o początku XX wieku, no ona by sobie nie poradziła. Ani wtedy gospodarczo, ani no militarnie, no w żaden sposób, a była właśnie między tworzącą się wtedy już powoli Jugosławią, wtedy jeszcze pod inną nazwą, a jeszcze mieli obok siebie Włochów i Austro-Węgry, więc no, Słowenia wybrała po prostu trochę jakby mniejsze zło dla siebie i tak naprawdę przez ten cały czas, kiedy ona była sobie w Jugosławii, to pracowała jakby na swój sukces, bo jak wiemy, potem ona się jako pierwsza odłączyła od Jugosławii i jako pierwsza była w stanie rzeczywiście stanąć na swoich własnych nogach i dosyć szybko była w stanie się to na tyle rozwinąć, żeby być w 100% samodzielna. Bo też mówiąc o Jugosławii, no musimy pamiętać o tym, że między republikami, które wchodziły w jej skład, były naprawdę ogromne dysproporcje i po prostu Słowenia też mogła mieć takie poczucie, że trochę ciągnie do góry gdzieś tam gospodarczo, ekonomicznie całą resztę, bo po prostu była dużo lepiej już wtedy rozwinięta. No a potem, kiedy już początek lat 90. referendum, wybory, no i Słowenia się odłącza, potem jest 10-dniowa wojna i tak naprawdę Słowenia jest samodzielna i sobie jak już jestem
samodzielnym państwem. I tak naprawdę później to już była kwestia tylko tego, że ten jej rozwój już poszedł naprawdę bardzo do przodu, potem już był akces do Unii Europejskiej, no i tak naprawdę mamy tę Słowenię w takim wydaniu, jaki jest obecnie. Tak, ja zachęcam Państwa, których fascynuje historia, do odcinka jednego z poprzednich na temat właśnie 10-dniowej wojny w Słowenii. Doktor Sławomir Szczesio, taki kompleksowy materiał jest na kanale, więc warto znaleźć. Rzeczywiście Słowenia była określana jako jedna z najbogatsza, nazwijmy to, prowincja całego bloku komunistycznego, kraj, który wybrał ten europejski kurs. To czuć? Że to jest kraj, który no jednak obrał kierunek Europa i jednak kraj w pełnym wymiarze zachodni, o tak. To na pewno czuć, to czuć i widać. Przede wszystkim w Słowenii nie widać tak dużych dysproporcji społecznych. Po prostu tam ludzie żyją mniej więcej na podobnym poziomie. Ja nie mówię, że to jest bardzo wysoki poziom, że wszyscy, nie wiem, jeżdżą Maybachami, żyją i mieszkają w willach, bo to nie o to chodzi, tylko generalnie no, nie widać, powiedzmy, takiego naprawdę skrajnego ubóstwa. Ludzie po prostu żyją sobie na, no mówię, na dobrym poziomie i raczej wszyscy mają ten poziom dosyć wyrównany. Wiadomo, ktoś jest gdzieś tam wyżej, ktoś może być ciut niżej, natomiast jakby średnia wychodzi nam w miarę taka sama. I na pewno no, widać różnice, jeżeli powiedzmy pojedziemy do Słowenii, a potem powiedzmy pojedziemy do Bośni i Hercegowiny, no to jakby zobaczymy, że to są zupełnie dwa różne kraje na zupełnie różnych poziomach, jeśli chodzi o i o rozwój, i o tą sytuację jakby teraz tą ekonomiczną, polityczną, chociaż akurat porównywanie Bośni i Hercegowiny do Słowenii to jest jakby kiepski pomysł, ale po prostu jakby chodzi o ten fakt, że ta dysproporcja będzie no, zauważalna gołym okiem, tak? Nawet wystarczy przejechać się po prostu po miejscowościach w Słowenii albo na przykład właśnie w Bośni. I już sam wygląd tych miejscowości no, będzie zupełnie inny, tak? Słowenia. I tu już nawet też nie chodzi mi o jakieś tam aspekty typu krajobrazy, tylko właśnie o to, jak wyglądają domy, jak są zadbane, jakby ten poziom, że tak powiem, dbałości o różne aspekty wokół domu albo też gdzieś na ulicach i tak dalej, to no jakby wszędzie, że tak powiem, w Słowenii widać, że naprawdę oni mają pieniądze i są w stanie, że tak powiem, dbać też o swoje otoczenie. Tak, więc Słowenia, tak. Jeden z najbogatszych krajów tego regionu, Bałkanów. Też rozmawiałem o tym z ekspertami na kanale, bardzo europejski, ostatnio liberalny też i taki kurs zdecydowany prozachodni. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim tym, którzy dołączają cały czas do naszej transmisji, którzy są z nami. Dzień dobry, tak patrzę, pozwolę sobie przeczytać komentarze. Dzień dobry Bartoszu, Słowenia jest cudowna, jadę we wrześniu, do tego kraju chcę się wracać, więc jeżeli jedziesz, to jest dobry kierunek, warto tę książkę ze sobą mieć, wydawnictwo Pascal, autorka jest z nami i można rzeczywiście zadać parę pytań dzisiaj, zachęcam do tego. Może jeszcze o tej gospodarce, bo raczej chyba turystycznie stoi Słowenia, gospodarka opiera się na turystyce. Częściowo tak, bo generalnie Słowenia jest bardzo popularna turystycznie, chociaż muszę przyznać, że dopiero od niedawna zaczyna być trochę bardziej popularna wśród turystów z Polski, bo tak naprawdę wcześniej głównie dominowali tam turyści z no, krajów ościennych, czyli głównie Włochy, Austria i tych ciut dalszych, czyli powiedzmy gdzieś tam Niemcy, Francja, czyli powiedzmy też bardziej ta Europa Zachodnia i to ta bliższa Europa Zachodnia, Słowenii. Polaków dopiero od niedawna tam przybywa trochę więcej. Nie wiem, czy też się do tego trochę nie przyczyniłam, gdzieś tam promując coraz mocniej tę Słowenię i pokazując ją też trochę bardziej intensywnie w ostatnich latach. Ale mnie na przykład osobiście to cieszy, bo ja akurat uważam, że Słowenia była w ogóle była trochę niedoceniana przez polskich turystów, ale wynika to jakby z kilku kwestii, bo no, powiedzmy sobie też szczerze, Słowenia nie należy do tanich kierunków podróżniczych, stąd też
Dominują tam jednak ci turyści z Europy Zachodniej. Dla turysty z Polski jednak mimo wszystko no, czuć, że te ceny są tam wyższe i to niejednokrotnie są wyższe w i tak drogiej już Austrii czy we Włoszech. A akurat teraz byliśmy we Włoszech i też no, mamy porównanie z Markiem, czyli z moim małżonkiem, że no, no tak, no Włochy w tym roku wychodziły taniej niż Słowenia i też pogodowo były lepsze niż Słowenia, bo akurat byliśmy we Włoszech na majówkę i pogoda była perfekcyjna praktycznie przez cały czas, a w tym samym czasie w Słowenii lało i było dosyć tak chłodnawo momentami. Ale tak, rzeczywiście no, turystyka stanowi dla nich, dla tamtejszej gospodarki taki ważny filar i rzeczywiście w tą turystykę bardzo dużo inwestują i pompują. I tutaj jeszcze też ten aspekt właśnie tych certyfikatów, że to wszystko musi być właśnie ten zrównoważony rozwój, ekologia, czyli jeżeli właśnie inwestujemy w turystykę, to w taki sposób, żeby mimo wszystko jednak nie wpływać jakoś mocno na to środowisko i żeby ci turyści mogli z tego kraju korzystać, ale nie pozostawiać po sobie jakiegoś bardzo takiego mocnego śladu i odcisku na tamtejszej ziemi. Tak, jest czysto, czysto chyba, zdecydowanie. Jest, jest bardzo czysto i właśnie to mnie też fascynuje, bo no właśnie, turyści jakby przejmują ten właśnie aspekt dbania o środowisko, o jakby no nie widać nikogo, kto by nie wiem, gdzieś poszedł i wyrzucił papierek albo no nie wiem, stanął gdzieś na poboczu, zrobił sobie piknik i zostawił wszystko po sobie. Więc to jest też budujące, ale też kwestia jest taka, że ludzie tam po prostu też sami tego pilnują. I to jest, wydaje mi się, że ten taki społeczny, że tak powiem, takie poczucie społecznego gdzieś tam obowiązku i tego, że jest się jakby częścią tego środowiska i się w nim żyje, to też sprawia, że jakby sami Słoweńcy też bardzo dbają o to, co jest wokół nich. Dzień dobry raz jeszcze. Zachęcam Państwa do tego, żeby zadawać swoje pytania. Dzisiaj rozmawiamy i o gospodarce, i o turystyce. Za chwilę pewnie przejdziemy do tego, co cieszy oko i zadam parę pytań na temat tego, jak należy podróżować po Słowenii. Patrzę w komentarze. Oli, dam chwilkę odpocząć od mówienia. Możesz wziąć łyka kawy, herbaty, wody, co masz. Wezmę łyka wody. Weź łyka wody, bo jeszcze parę pytań Ciebie czeka, więc pozdrawiam. Małgorzata, Girek, pozdrawiam Cię, Ola, my również pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Więc kciuk, bo to pomoże naprawdę, żeby powiadomienie przyszło na social mediach dla nowych osób, które chcą o Słowenii dowiedzieć się więcej. Słowenia jest krajem jednak słabo dosyć zaludnionym, ponad 2 miliony mieszkańców, to niewiele. Niewiele i rzeczywiście mamy tak naprawdę tylko kilka większych miast. Największym miastem jest oczywiście Lublana, a jakby poza tymi środkami miejskimi mamy jednak spore rozproszenie gdzieś tego zaludnienia i takim dosyć częstym gdzieś obrazkiem Słowenii są takie samotne, gdzieś tam stojące na pagórkach albo na gdzieś tam łąkach farmy, gdzie oczywiście żyją normalnie ludzie, natomiast oni są gdzieś tam bardzo mocno rozproszeni. I często właśnie gdzieś najbliższy sąsiad to na przykład jest, nie wiem, kilometr od miejsca, w którym się żyje, więc no, ma to na pewno swoje plusy, ma to też pewnie swoje minusy, w szczególności jeśli powiedzmy no, człowiek gdzieś tam pragnie tych kontaktów międzyludzkich, to no, mieszkając na takiej farmie gdzieś no, od ludzi, no to trzeba się gdzieś pofatygować, żeby nawiązać jakieś relacje. Natomiast no, rzeczywiście da się w Słowenii znaleźć takie miejsca niezadeptane, gdzie tych turystów też jest no, dużo mniejsza ilość, bo też prawda jest taka, że Słowenia ma trochę taką taktykę promowania kilku wybranych miejsc wśród turystów, żeby tam gdzieś skomasować dosyć mocno ten ruch i nad nim gdzieś zapanować, a reszta atrakcji to są takie miejsca, które no już raczej trzeba gdzieś samodzielnie wyszperać, one są nieco mniej promowane i wydaje mi się, że to też jest dosyć dobre podejście, bo
Przynajmniej można gdzieś nad tą sytuacją nieco bardziej po pierwsze zapanować, a po drugie po prostu przekierować ruch w odpowiednie miejsca, które na przykład jakby są w stanie poprzez infrastrukturę czy lokalizację gdzieś te duże ilości turystów obsłużyć. A stolica, to jest tak często, że Warszawa sobie, Polska sobie, tak jest w przypadku też innych stolic krajów europejskich, jak jest, czy Słoweńcy poza stolicą patrzą dosyć tym nieprzychylnym okiem na... Wydaje mi się, że znaczy jeśli chodzi o Lublanę, to też to jest, wiadomo, no, najważniejsze miasto w kraju. Po drugie jest to miasto, gdzie mamy najwięcej też różnych firm i tam jest najwięcej potencjalnych pracodawców, ponieważ tam mamy oczywiście duże korporacje, więc jest to też miasto, które skupia w sobie no, tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam, no po pierwsze chcą się rozwijać, po drugie pracować, bo no też z tą pracą w Słowenii nie jest może tak do końca kolorowo, bo no ona tak naprawdę oferuje te miejsca pracy właśnie, jeżeli oczywiście ktoś chce pracować poza turystyką, no to musi raczej kierować się do tych dużych ośrodków miejskich, których nie mamy też za dużo w samej Słowenii. No ale tym takim głównym ośrodkiem, jeśli chodzi o ewentualną pracę, no to właśnie jest Lublana. Więc trochę gdzieś tam ten taki korporacyjny styl u mieszkańców Lublany pewnie można gdzieś tam wypatrzeć. Natomiast no na pewno jest to tak porównując powiedzmy Lublanę do Warszawy, chociaż to jest dosyć trudne do zrobienia, bo to są po pierwsze dwa zupełnie różne miasta, po drugie dużo różniące się od siebie wielkością, no Warszawa jest dużo, dużo większa, to w Lublanie jest taki dużo większy luz, to jest takie miasto bez zadęcia, gdzie po prostu to widać, że oni tam mają trochę inny styl życia, bycia i funkcjonowania niż u nas. I to, co na przykład ja bardzo też u nich cenię, to że zamknęli w ogóle centrum miasta dla ruchu kołowego po to właśnie, żeby po pierwsze było mniej spalin, a po drugie, żeby to było miasto dla ludzi, więc jedynie mogą tam się poruszać piesi lub rowerzyści. I też w ogóle stworzono, znaczy miasto jakby specjalnie, że tak powiem, uruchomiło takie meleksy, które z których mogą na przykład korzystać starsi mieszkańcy miasta. Jeżeli na przykład, nie wiem, chcą podjechać na zakupy lub, nie wiem, przemieścić się gdzieś tam z jednej części centrum do drugiej, to właśnie mogą sobie skorzystać z takiego Meleksa, który gdzieś tam ich podwiezie i pomoże. Więc to jest też jakby taki fajny gest w stronę tych starszych osób, które gdzieś tam w tym centrum miasta sobie mieszkają. Ale przede wszystkim też Lublana ma taki może nie bardzo imprezowy klimat, ale jest to takie miasto, gdzie no, naprawdę można się wyluzować i na pewno jest to też dobre miasto dla młodych, bo tam rzeczywiście tych młodych jest też skomasowanych sporo, bo wiadomo, no też są uczelnie, tak jak mówię, są też korporacje, prace, więc gdzieś pod kątem też rozwoju i ewentualnego zatrudnienia to Lublana będzie najlepszym wyborem. No, pozostałe części kraju są bardziej skoncentrowane albo na tych kwestiach takich powiedzmy czy to rolniczych, czy już właśnie bardziej typowo turystyka, czy ewentualnie jakieś kwestie związane z produkcją żywności, tej ekologicznej żywności również, więc powiedzmy te różnice pomiędzy dużą Lublaną i życiem w Lublanie, a tymi takimi obszarami wiejskimi wiadomo, że będą, natomiast jakby jedyne co gdzieś kiedyś usłyszałam od naszych znajomych w temacie Lublany, to nasi przyjaciele, którzy mają farmę w Jamnicy, jest to taka malutka miejscowość położona na północnym, no prawie północnym wschodzie kraju i mają tam w ogóle trasy rowerowe i oni właśnie nam powiedzieli, że słuchajcie, no do nas przyjeżdżają ludzie z różnych stron świata, z różnych w ogóle, nawet bardzo odległych zakątków świata, ale są ludzie, którzy do nas nie przyjeżdżają i to są Słoweńcy, bo dla nich my leżymy po prostu na jakimś krańcu wszechświata i do nas się po prostu nie da dojechać. I właśnie się śmiali, że mieszkańcy Lublany w ogóle nie przyjeżdżają do Jamnicy, mimo tego, że to nie jest jakaś straszna odległość, żeby przejechać jakby ze stolicy do Jamnicy, aż mi się zdymowało, ale właśnie tak się śmiali, że nie, po prostu mieszkańcy Lublany no,
Nie, no, dla nich to jest w ogóle nie do pomyślenia, że można przejechać tam i tam na przykład jeździć na rowerze lub robić cokolwiek innego. Więc to właśnie chyba taka jedyna anegdota dotycząca mieszkańców Lublana i tego, że po prostu dla nich pojęcie odległości czasami jest trochę inne też niż dla nas. Bo Też. właśnie też pojęcie odległości w ogóle w Słowenii to mnie często właśnie trochę bawi, że ktoś mówi, że ojej, że nie wiem, ma gdzieś bardzo daleko, bo musi przejechać 40 kilometrów. No i ja A. mówię, fajnie, no. I tak właśnie też często rozmowy, że no jednego dnia można sobie wyskoczyć w góry, za chwilę pojechać na plażę i sobie tam odpoczywać. Ja mówię, no w Polsce jak ktoś się bardzo uprze, to przejedzie w ciągu jednego dnia z gór nad morze, ale no czy poplażuje, to nie wiem. Właśnie też wspominasz w książce, że na początku też sama omijałaś Słowenię, że łatwiej było jechać dalej. No, tak sobie myślę, że kiedy ma się niedaleko Wenecję, bo 250 kilometrów, jest 140 kilometrów już Zagrzeb, no to tak Słowenia nie jest tym pierwszym kierunkiem. Nie jest i to też wynika jakby też z jednej kwestii. Tu już nawet jakby pomijając to, dlaczego ja nie jeździłam, bo ja tego nie umiem logicznie wytłumaczyć, dlaczego tą Słowenię pomijałam przez tyle czasu, bo ja po raz pierwszy na Bałkanach byłam w 2010 roku, a po raz pierwszy w Słowenii zawitałam w 2018, to też przez przypadek, więc gdzieś logicznie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Natomiast jestem w stanie wytłumaczyć to, dlaczego inni na pewno do Słowenii nie jeżdżą i ona nie jest ich pierwszym wyborem, bo zdecydowana większość osób jadąca w ogóle do jakby w tę część Europy nastawia się na to, że to będzie letni wypoczynek i to będzie letni wypoczynek nad morzem. No okej, okay, Słowenia ma dostęp do Adriatyku, całe 46 kilometrów, tak? Tak, ale Więc to wybrzeże no, nie jest duże i też no, niestety tych słoweńskich plaż nie mamy jakoś bardzo dużo do wyboru i nie są one też najpiękniejsze, no brzydkie nie są, ale jeżeli mamy obok Chorwację, gdzie po prostu ta linia brzegowa jest niesamowita, mamy też mnóstwo wysp i tych plaż do wyboru jest naprawdę multum, no to wiadomo, że pod kątem takiego typowego wypoczynku Słowenia no, zawsze będzie z Chorwacją przegrywać. Zresztą sami Słoweńcy też mają po prostu swoje domy letniskowe właśnie w Chorwacji, bo po pierwsze jest tam łatwiej znaleźć takie miejsce, które nie będzie zadeptane i będzie po prostu pełne innych ludzi, a po drugie jest tam po prostu dużo większy teren i też łatwiej taki dom nad morzem nawet sobie czy kupić, czy postawić, a w Słowenii no niestety, gdyby każdy Słoweniec chciał mieć domek nad morzem, to zabudowaliby nie wiem, nie dość, że całe wybrzeże, to jeszcze ileś kilometrów po prostu w głąb kraju musieliby te domki letniskowe stawiać, bo na tym malutkim wybrzeżu po prostu nie byliby w stanie tego zdobić. Tak, ale mówisz, że niedługość, nie wielkość, tylko jakość, tak? Że dbają jednak o te 46 kilometrów. Tak, bo to wybrzeże jest prześliczne i w szczególności miejscowości, które tam są, są naprawdę bardzo ładne i ta jakość tam jest rzeczywiście odczuwalna, natomiast ja bardziej bym jakby rekomendowała, że jeżeli ktoś chce pojechać na słoweńskie wybrzeże, to właśnie po to, żeby sobie pozwiedzać, właśnie zajrzeć do Izoli, do Piranu, przespacerować się po Koprze, natomiast żeby plażować, to rzeczywiście no, lepiej się wybrać do Chorwacji i jakby no tego się nie przeskoczy, tak? No tutaj Słowenia ma wiele zalet, natomiast właśnie ten taki plażowy wypoczynek, no to jednak nie ten kierunek. I dlatego właśnie Słowenia bardzo mocno się promuje przez ten aspekt aktywnej turystyki. I to jest też coś, co my gdzieś tam oboje z Markiem bardzo też mocno promujemy u siebie i przez to właśnie ta Słowenia z nami została już od tego 2018 roku, bo po prostu wiemy, że tam jeżeli pojedziemy, to będziemy mieć po prostu no, niekończące się, że tak powiem, inspiracje, jeśli chodzi o właśnie aktywne spędzanie wolnego czasu. I właśnie ten aspekt aktywnej turystyki jest w Słowenii bardzo, bardzo ważny, bo i sami Słoweńcy są bardzo aktywni. Ciekawe pytanie pojawiło się na czacie. Klimat, skutki ocieplenia klimatu i usychanie lasów świerkowych. Czy da się zauważyć zmieniające się warunki atmosferyczne, przyrodę? Powiem tak, jak byliśmy
3 tygodnie temu w Słowenii, to akurat właścicielka pensjonatu, w którym mieszkaliśmy, nocowaliśmy jedną noc tak de facto, bo był to taki nocleg już tranzytowy w drodze powrotnej do Polski, to ona stwierdziła, że ten klimat się zmienia, ale w złą stronę, pod takim kątem, że to już no, była połowa maja i ona wtedy bardzo mocno narzekała na to, że ciągle leje, jest zimno, nie może, właśnie się śmiała, że nie może skosić od 2 tygodni trawnika, nie może posadzić roślin, bo po prostu wszystko pływa, więc a w drugą stronę za chwilę przyjdzie pewnie taki moment, kiedy będzie po prostu strasznie sucho, więc no niestety jakby tutaj nie ma, że tak powiem, takiego wypośrodkowania, to trochę też jak w Polsce, teraz na Mazowszu mamy chyba 2. tydzień bez deszczu, a wcześniej lało przez ileś czasu. Więc to jest taka sinusoida, że albo jest po prostu bardzo sucho, albo bardzo mokro. Też jeśli chodzi o usychanie lasów świerkowych, to też pytanie, czy osoba zadająca to pytanie kojarzy, czy chodzi o jakiś konkretny region, czy o jakby całościowy temat Słowenii, bo bardziej bym obstawiała, że może to dotyczyć tych regionów gdzieś tam bliżej Włoch i gdzieś bardziej ten zachód, nawet północny zachód kraju, chociaż z drugiej strony to też są bardziej deszczowe regiony. Ale tutaj, tak jak mówię, no, klimat wszędzie się zmienia i wszędzie jakby da się zaobserwować te zmiany, chociaż patrząc na przykład po prognozę na najbliższe 10 dni dla Słowenii, to ma padać non-stop. Adam pisze, byłem w Słowenii w 2017 roku w drodze do Macedonii i funkcjonowała jeszcze słoweńska linia lotnicza Adria. Pamiętam doskonale Ljubljana, jezioro Bled. To tylko jesteśmy skazani na samochód podróżując, jak się dostać z Polski? No generalnie jest kilka sposobów. Pierwszy no to oczywiście własne auto, drugie to na przykład Flixbus. Z tego co kojarzę z przesiadką w Wiedniu, bo chyba nie ma, znaczy możliwe, że są co jakiś czas bezpośrednie połączenia z Polski, ale raz, kiedy ja jechałam akurat fakt faktem z Zagrzebia, ale jechałam przez Maribor, czyli przez Słowenię i potem jakby dojeżdżałam do Wiednia i tam się przesiadałam na kolejnego Flixbusa już bezpośrednio do Polski. Więc Flixbus na pewno jeździ, on jest dosyć popularny w ogóle, nie tylko w Słowenii, czy kursuje do innych państw Półwyspu Bałkańskiego, więc na przykład potem ze Słowenii można się autobusem przedostać dalej. Jeśli chodzi o linie lotnicze, to LOT na pewno realizuje połączenia do Lublany i są one no, bardzo szybkie, bo to nie jest duża odległość i w ogóle polecam przelecieć się, że tak powiem, do Słowenii, bo widok podczas lądowania na lotnisku pod Lublaną jest naprawdę fenomenalny, bo ląduje się pośród gór, więc wrażenia wizualne są super. Jeśli chodzi o połączenia kolejowe, to tutaj jako ja specjalistką nie jestem, natomiast też wiem, że niektórzy też kombinują gdzieś tam właśnie w ten sposób, chociaż obawiam się, że to będzie chyba z tych wszystkich wymienionych sposobów najwolniejsza opcja dojazdu do gdzieś tam dotarcia czy do samej Słowenii, czy w jej okolice. To ja wykorzystam Twoją wiedzę, jako że się spotykamy, bo być może ktoś sobie teraz zadaje podobne pytanie jak ja. Chcemy dostać się z autem popularnym jednak. Startujemy z Warszawy, jak być może też biorąc pod uwagę po drodze stolicę, jak najlepiej zaplanować swoją podróż. Pytanie jest takie, miejmy tutaj na przykład powiedzmy tydzień. To znaczy powiem tak, my najczęściej, ponieważ zwykle jak jedziemy do Słowenii, to gdzieś tam celujemy, że będziemy pierwszy nocleg mieć albo w okolicach Mariboru, albo ciut dalej w Jamnicy, ale dalej mówimy tutaj o tej północnej granicy pomiędzy Słowenią a Austrią, to jedziemy po prostu na trasę katowicką, potem jedziemy już bezpośrednio autostradą na Czechy, przez Czechy przejeżdżamy do Mikulowa, w Mikulowie przejeżdżamy przez granicę z Austrią na Wiedeń, kierunek potem Graz i potem już zjeżdżamy w stronę Słowenii. Więc to jest taka chyba najbardziej optymalna opcja i najszybsza, czyli taka opcja autostradowa, żeby dojechać sobie właśnie do tej północno-północno-wschodniej części kraju. Też niektórzy jeżdżą trasą Słowacja, Węgry, ale no nam gdzieś tam też logistycznie, ponieważ my też startujemy z okolic Warszawy, to jakby ta opcja jest nam taka najbliższa i też najszybsza gdzieś tam w ogólnym rozrachunku.
A potem, no to już, ponieważ tak na trasie wszędzie mamy już teraz Schengen, no to nie stoi się na granicach, jest to bardzo tak przydatne i miłe. Tak, ja tutaj Ola dokładnie, drodzy Państwo, wyjaśnia, jest nawet alfabet, co o Słowenii należy wiedzieć. Tam główne punkty, wiem o tym, że też uczestniczyłaś są, w wyjściu. Są. Tak, nie wiem, tak. Czy widać. O. Tak, więc przede wszystkim co jeść? O to jeszcze zapytam. Kiedy, jak, gdzie, po co? W warunkach, kiedy ma się dosłownie tylko 3 dni albo też trochę więcej czasu. Wiem, że też wracałaś na Słowenię po tym z twoim dziennikarskim tripie, gdzie po prostu pewnie miała się dosyć niedosyt po tym, co tam zobaczyłaś. Niedosyt, bo oczywiście chciałaś więcej, więc myślę, że to jest dobra książka dla tych, którzy nie mają planów na wakacje, a chcą do Słowenii się wybrać. Tak się zastanawiałem, bo jeszcze rozmawialiśmy przed momentem o gospodarce i zastanawiałem się, oczywiście przyroda przyrodą, zielone góry, morze, ale z czego Słowenia słynie? Zastanawiałem się, czy znam jakieś słoweńskie marki, które są gdzieś tam obecne w mojej głowie. Przypomina mi się, tak, Gorenje sobie od razu stwierdziłem, że chyba tak. Tak, i pewna firma farmaceutyczna na K, tak. która sprzedaje. Od rzeki. Tak. Od rzeki. Tak. Jeżeli chodzi o tego, takich czempionów, chyba Słoweńcy nie mają, powiedzmy. To znaczy, rzeczywiście wspomniane Gorenje Well Hisense obecnie, tutaj też taka anegdota, my w zeszłym roku na jesieni remontowaliśmy kuchnię i tak się złożyło, że akurat zamówiliśmy sobie zmywarkę i płytę indukcyjną i właśnie bardzo się śmiałam, bo pierwsze co zobaczyłam taki wielki napis Made in Slovenia, więc się śmiałam, że już nawet kuchnię zaopatrujemy pod kątem Słowenii. Ale tak, rzeczywiście Gorenje to no teraz wykupiona przez Hisense, jest to taka marka, która cały czas gdzieś bardzo mocno z tą Słowenią jest identyfikowana. Jeszcze taka marka, którą myślę, że też część osób na pewno zna, to jest marka Elan, czyli producent między innymi nart, ale nie tylko, bo też Elan produkuje jachty, więc jeżeli tutaj mamy fanów gdzieś tam żeglactwa, to myślę, że ta nazwa również jest Wam znana. I to jest taka marka, która cały czas jakby jest pod swoim szyldem, nie została, znaczy ja nie wiem, że została wykupiona przez jakąś jeszcze większą korporację, ale jeśli jest inaczej, to oczywiście tutaj proszę mnie poprawić. Natomiast no Elan jest rzeczywiście też takim brandem, który mocno, mocno jest właśnie ze Słowenią związany i dalej jest gdzieś tam taką może nie tyle, że dumą narodową, co rzeczywiście narty Elan i inne produkty spod tego szyldu są widoczne w przestrzeni, nie tylko słoweńskiej. Tak, przypomniałem sobie o skokach narciarskich, przecież paru Słoweńców widziałem tak w trakcie zawodów i Planica, tak oczywiście. Oczywiście, tak, mamucia skocznia. Zresztą w ogóle Planicę polecam zobaczyć, bo jest to bardzo malownicza dolina i są przepiękne widoki i nam też się kiedyś trafiło, że byliśmy tam, chyba to był wrzesień, końcówka września, były jakieś zawody w skokach, ale to chyba były zawody skoków młodzików. To nie zmienia faktu, że stojąc tam na dole i patrząc skąd oni skaczą i gdzie oni lecą, to naprawdę, no ja miałam nogi jak z waty i stwierdziłam, że naprawdę no trzeba mieć dużo odwagi w sobie, żeby właśnie wykonać ten skok i jeszcze dolecieć i bezpiecznie wylądować i Tak, jeżeli są fani skoków narciarskich, proszę, albo ktoś to ogląda, ja oglądałem kiedyś przynajmniej, tak. No ja też. Teraz już troszkę mniej, ale to proszę zauważyć, zwrócić uwagę, czy któryś ze sportowców ze Słowenii startuje w zawodach. Teraz chyba będziemy bardziej letnie konkursy, więc powiedzmy, można to odłożyć sobie też na później, jeżeli ktoś woli oglądać skoki zimą. Olu, jak smakuje Słowenia? Co na talerzu? No, przede wszystkim duża ilość warzyw i tutaj właśnie widzę, że padło pytanie o to, czy weganie mają problem z znalezieniem w restauracjach czegoś dla siebie.
Nawet jeżeli w menu czegoś wegańskiego nie ma, to zawsze można o to poprosić, bo to też jest duża zaleta tamtejszych restauracji, że nawet jeżeli czegoś nie ma w menu, to po prostu warto zagadać, bo może się okazać, że po prostu akurat będą mogli coś przygotować, co nie będzie miało ani mięsa, ani sera, ani żadnych innych produktów odzwierzęcych, więc tutaj warto, że tak powiem, się dopytywać w razie czego, jeżeli w samym menu niczego nie będzie. Ale no, prawda jest też taka, że podobnie jak i reszta gdzieś tam Bałkanów, to mięso, owoce, morza, ryby to są tego typu elementy tamtejszej kuchni, które bardzo mocno się przewijają. Natomiast ja jako wegetarianka też nigdy nie miałam gdzieś tam problemów ze znalezieniem czegoś odpowiedniego dla siebie, więc na przykład jeżeli teraz coś się wybierze, chociaż teraz to już chyba taka bardziej końcówka tego sezonu na czosnek niedźwiedzi, ale niewątpliwie jeżeli właśnie jest się na wiosnę w Słowenii, to wtedy ten czosnek niedźwiedzi króluje na talerzach i jest podawany pod bardzo różną postacią. Ja miałam właśnie okazję jeść zupę krem z czosnku niedźwiedziego i to po prostu było no, absolutnie genialna rzecz. Tak, Słowenia, no, wiosną... niedźwiedzi, tak jeszcze, tak? Tak, czosnek niedźwiedzi. Oni też nazywają go czosnkiem niedźwiedzim albo po prostu dzikim czosnkiem, więc... I rzeczywiście też całe lasy są po prostu tym czosnkiem usiane, tym czosnkiem niedźwiedzim i pachną, więc to też jest właśnie na wiosnę niesamowite, jeżeli człowiek gdzieś tam w te lasy się zapuści, to jest rzeczywiście no, bajka. No ale wiosna to też szparagi i też pod różną postacią są one podawane. Jeżeli na przykład przyjedziemy do Słowenii bardziej już na jesieni, no to będziemy mieć dużo grzybów. I te grzyby też, tak jak i u nas, są bardzo popularne. Tam są też podawane na bardzo różne sposoby dla wegetarian czy wegan, chociaż też wiem, że niektórzy weganie grzybów nie jedzą, no ale jeżeli powiedzmy mamy takie osoby, które jedzą grzyby, im to nie przeszkadza, to rzeczywiście są robione i risotta z grzybami, i makarony, i cała masa różnych innych dobroci, też dynia wtedy się pojawia na stołach i właśnie ta sezonowość, o czym wspominałam wcześniej, to jest bardzo gdzieś tam mocno w słoweńskiej kuchni odczuwalne. Tu też od razu powiem, że no niestety Słowenia pod takim kątem kulinarnym no, tania nie jest. Jeśli chcemy popróbować sobie dobrego jedzenia w restauracjach, to musimy być przygotowani na to, że tu będzie jednak troszkę większy wydatek. Chociaż jakby teraz patrząc po tym, jakie mamy ceny w Polsce, jakie są ceny już teraz w innych krajach, to no, mam wrażenie, że to już gdzieś tam się trochę bardziej wyrównuje, już tego takiego szoku cenowego nie ma aż tak mocnego, jak powiedzmy jeszcze parę lat temu. Ale podpowiedź dla tych, którzy powiedzmy chcieliby trochę zaoszczędzić w Słowenii, to warto stołować się w pizzeriach, gdzie jest taniej, a robią dobre pizze. Włochy blisko, więc mieli już, tak powiem, po sąsiedzku dobrych nauczycieli. No i druga opcja to oczywiście piekarnie i w piekarniach zawsze coś dobrego można zjeść i też sycącego, bo i takie klasyczne bałkańskie burki, czyli to ichniejsze ciasto a la filo nadziewane różnymi, że tak powiem, składnikami, na przykład serem słonym albo gdzieś tam szpinakiem i tak dalej, to również w Słowenii można sobie kupić, najeść się i będzie przynajmniej trochę taniej, ale mimo wszystko polecam też oczywiście restauracje, oczywiście polecam też testowanie tamtejszego wina, które jest wyborne, bo to smakowanie kraju też jest istotne podczas podróży i warto też właśnie te lokalne smaki poznawać. Tak, ostatnie 15 minut, tak myślę, parę minut poświęcimy na pytania słuchaczy. Dziękuję, że Państwo są z nami tego wieczoru. Bardzo się cieszę, bo o Słowenii dzisiaj rozmawiamy. Cóż, może pytanie, które tutaj padło na YouTubie, nie musisz odpowiadać. Czego nie lubisz w Słowenii i u Słoweńców? Czego nie lubię. Może u niektórych osób nie lubię trochę takiego podejścia bardzo od do, że po prostu wszystko musi być bardzo zrobione niemalże pod linijkę. Oni są trochę, w szczególności no, część ludzi na pewno jest tam perfekcjonistami i to
często doprowadza ich do tego, że są przy okazji też pracoholikami i nie mają trochę gdzieś tam tej przestrzeni potem dla siebie. Chociaż ja w sumie nie powinnam tego u kogoś gdzieś tam krytykować, bo sama jestem często pracoholiczką, wpędzam się sama gdzieś tam w ten kierat pracy non-stop, więc ale jakby jeżeli widzę to u kogoś, to stwierdzam, że tak nie powinno to wyglądać. No ale może powinnam częściej gdzieś tam patrzeć też na siebie pod tym kątem. I to, o czym też wspominam w książce, co akurat było może nie tyle moim spostrzeżeniem, to spostrzeżeniem ekspatów, czyli różnych osób z różnych stron świata, które gdzieś na pewnym etapie życia postanowiły się do Słowenii przeprowadzić i tam zamieszkać. I tutaj akurat część osób była zupełnie jakby innego kręgu kulturowego, nie z kręgu europejskiego, i te osoby wskazywały, że niestety Słoweńcy są dosyć zamknięci na inne kultury i oni lubią tę swoją taką homogeniczność i przez to często się zamykają właśnie na innych. No, ja tego nie doświadczałam, no, ale tak jak mówię też, no, ja jestem z tego samego kręgu kulturowego, jakby nie, między mną a Słoweńcami nie ma aż takich różnic. Te różnice, no wiadomo, chociażby kwestia jakby innego języka, chociaż akurat polski i słoweński mają pewne słowa czy znaczenia, które są bardzo do siebie zbliżone, i jeżeli Słoweńcy na przykład mówią bardzo powoli i spokojnie, to większość da się wydedukować albo zrozumieć. Natomiast jeżeli ktoś, powiedzmy, pochodzi, no nie wiem, z Meksyku albo z, nie wiem, Tajwanu, to wiadomo, że dla takiej osoby zrozumienie słoweńskiego to no, po prostu będzie wyższy poziom abstrakcji. I też jakby moi rozmówcy, którzy też pojawiają się w książce, często wspominali, że jakby dla nich no, też podstawą tej adaptacji jest nauka języka, ale chcieliby też widzieć, że z tej drugiej strony, czyli ze strony Słoweńców, no, pojawiają się jakieś takie znaki czy gesty, które wskażą, że ten kierunek ich działań jest dobry, że to, że oni się chcą zaadaptować, to jest dobry pomysł, a często właśnie widzą, że wręcz przeciwnie, im bardziej się starają, tym efekt jest coraz gorszy, więc to bardziej perspektywa może nie, no, już nie moja, ale właśnie osób, z którymi miałam okazję rozmawiać. Tak, Paweł mówi o tym, że często się, o ile dobrze patrzą, sobie jeszcze przeczytam, Kuba, Kub Poland, pomyłki pomiędzy Słowenią a Słowacją. To może ja powiem, warto zakupić książkę, bo odpowiedź na to pytanie jest w książce. Też właśnie o tym piszę, ponieważ to jest taki element, który oczywiście on jest bardzo zabawny, ale dla samych Słoweńców i Słowaków powoduje często pewne komplikacje i zamieszanie, więc tak, że no mają te kraje trochę pecha, no bo faktycznie w szczególności po angielsku, gdzie mamy Słowenia i Słowakia, to jest jeszcze gdzieś tam bardziej chyba odczuwalne niż Słowenia, chociaż Słowenia i Słowacja też brzmią bardzo podobnie. To jeszcze jednym zdaniem dla Ani Magdy, która pyta, czy nie chciałabyś zamieszkać tam na stałe? Pani Magda to moja mama, więc pani Magdo, droga mamo. No generalnie na stałe chyba nie. I też nawet w książce o tym wspominam, że to dla mnie Słowenia mogła być fajnym kierunkiem na właśnie taki workation, czyli połączenie wakacji z pracą. Rok temu testowaliśmy to w Grecji, nam się to z Markiem bardzo fajnie sprawdziło, natomiast w Słowenii myślę, że to też byłby super pomysł, w szczególności, że no mielibyśmy tam też co robić po pracy, więc wykorzystalibyśmy ten czas pewnie maksymalnie na to, żeby też zajmować się czymś innym niż tylko praca, ale też właśnie eksplorowaniem tamtejszych pięknych terenów. Więc na jakiś krótszy czas tak, natomiast z czym chciała tam na stałe zamieszkać, chyba w tym momencie nie. Ale może się to jeszcze kiedyś zmienić. Ostatnie pytanie, które mnie ciekawi, ja wiem, że też padło, bo to też jest tak, że nie musimy rozmawiać o wszystkim. Niech nasze spotkanie też będzie pretekstem do tego, żeby przede wszystkim zajrzeć na bloga, poczytać, co pisze Ola. Druga rzecz to jest książka, no i obserwować też to, co się dzieje na social mediach. Więc dzisiaj z małym niedosytem pozostawimy Państwa. Zachęcam do tego, żeby dać kciuka w górę, bo to też ważne. Czy dużo się mówi o obecności Chińczyków na Bałkanach? Czy Chińczyk gdzieś w twojej świadomości zapisał się, jeżeli chodzi o słoweńskie realia?
Słoweńskie chyba nie, natomiast ogólnie na Bałkanach ich też widać, ponieważ gdzieś tam chińskie korporacje zajmują się budową chociażby autostrad w kilku miejscach na Bałkanach, między innymi w Serbii. I pamiętam nasze zdziwienie, kiedy jechaliśmy przez Serbię i nagle gdzieś wokół nas było wszędzie mnóstwo w ogóle szyldów w znaczkach, które na pewno no, nie były ani cyrylicą, ani naszym alfabetem, tylko były po prostu gdzieś tam jakimiś napisami po chińsku i zastanawialiśmy się, czy my właśnie się teleportowaliśmy do jakiegoś, no nie wiem, innego wymiaru i na inny kontynent, ale to właśnie chodziło o to, że właśnie w tamtym regionie akurat, w którym byliśmy, trwały budowy autostrad, gdzie oczywiście tych gdzieś obywateli Chin było dużo. Natomiast jeśli chodzi o Słowenię, to ich też się widuje, ale w innej roli, bo bardzo dużo wycieczek objazdowych, takich po na przykład, nie wiem, 5 stolic europejskich w 4 dni. Właśnie zaglądają też do Słowenii. To są takie wycieczki, których Słoweńcy bardzo nie lubią, bo oni po prostu tylko wpadają, nie wiem, piją kawę nad jeziorem Bled, potem wpadają na chwilę do Lublana, potem już pędzą do Zagrzebia, a potem jeszcze jadą gdzieś i to po prostu Słoweńcy takich turystów nie lubią, właśnie z krajów, bo tuż może niekoniecznie akurat z Chin, ale ogólnie gdzieś tam z Azji. Bo no, oni nie wpisują się w ten trend tego slow tourism, czyli że właśnie wszystko musi być takie właśnie smakowanie kraju, delektowanie się nim, a nie pędzenie na złamanie karku po prostu przez kraj, tylko po to, żeby sobie go odhaczyć i powiedzieć, że no już tam nie wiem, w 4 dni się zobaczyło 5 różnych państw. Więc to z tym właśnie mi się jeszcze Chińczycy kojarzą właśnie w kontekście Słowenii. Tu właśnie wycieczki zorganizowane i je najczęściej można spotkać właśnie nad jeziorem Bled. To tam ich jest naprawdę bardzo dużo. Zapraszam do tego, żeby zadać pytania dodatkowe, być może w wiadomości już prywatnej, w wiadomościach na Facebooku, drogą mailową, jeżeli Państwo mają. No, usłyszeliśmy, jak się Słowenii nie zwiedza, czyli przede wszystkim trochę trzeba mieć czasu, trzeba się mieć chwilę wytchnienia, skupienia. Tak Słowenię zwiedzamy. Więcej opowie, myślę, że już też napiszę Państwu na blogu. Aleksandra Zagórska-Habros. Bardzo dziękuję wydawnictwu Pascal, bo się spotkaliśmy też, to jest gospodarz naszego spotkania, więc bardzo się cieszę. Cóż, no, Olu, bardzo dziękuję. Mamy to chyba. Mamy, ja tylko jeszcze dodam tak na koniec, że nie tylko polecam moją książkę, ale polecam również przewodnik, który będzie super uzupełnieniem do całości. Przewodnik ten został w tym roku też przeze mnie zaktualizowany, więc jest to taka najświeższa publikacja też o Słowenii, taka stricte przewodnikowa. I tutaj na pewno ona będzie fajnym uzupełnieniem do książki, ale książka też będzie super uzupełnieniem do przewodnika, więc polecam gdzieś tam zaopatrzyć się w oba te tytuły, bo to będzie takie fajne kompendium wiedzy do tego, żeby sobie tę słoweńską podróż zaplanować. Potem ją zrealizować, a jeszcze po powrocie sobie ewentualnie coś doczytać lub tę wiedzę uzupełnić. Tak, zachęcam Państwa. Dziękuję wszystkim widzom. Pascal, Podróż bez paszportu, Bałkany według Rudej. Tak Dziękuję jest. raz jeszcze. Aleksandra Zagórska-Habros dzisiaj gościła u nas. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję ślicznie.